Bieszczady. Najdalej na południowy wschód wysunięty zakątek Rzeczpospolitej. Wojna trwała tu o 3 lata dłużej niż w całej Europie. Przez te 3 lata bandy nacjonalistów spod znaku UPA paliły wsie i miasteczka, wycinając w pień okoliczną ludność. Walka z nimi była długa i krwawa. Kiedy wreszcie umilkły strzały, ziemia bieszczadzka przypominała pustynię. I trzeba było jeszcze wielu dalszych lat, aby sprawiedliwość i prawo mogły na stałe powrócić w te strony. Obywatelu Chorąży, stary przyjechał. Pas. Obywatelu majorze, Chorąży z Łotwina melduje placówkę w Obnersie. Starczy! Poznajecie ich? A ty, oczywiście, obywatelu majorze. Poznajecie czy nie? Mili sąsiedzi. Co? Chciałem powiedzieć, nasi koledzy z tamtej strony. Koledzy? Tak. Z Łotwina, gdzie byliście wczoraj między godziną 17 a 23? Jak to gdzie? Na służbie. To znaczy? Tropiłem przemytników. Jakim szlakiem? No jakby to powiedzieć, po górach. Po górach? Tak. Z Łotwina wczoraj naruszyliście terytorium bratniego państwa na głębokość 14 kilometrów. Aż do wsi Jedliczek-Pedliczek, zgadza się? No w pewnym sensie to niby naruszyłem. To znaczy w pewnym sensie. No bo granica przechodzi tu bez głowy. Gdyby o mnie chodziło... Dość! Po drodze zatrzymani przez naszych czeskich kolegów, odpowiedzieliście im grubiańsko, a w stosunku do sierżanta Hrdliczki doszło nawet do rękoczynu. Jakiego tam rękoczynu? Trzepnąłem go, obywatelu majorze. Dość! Bo też szczepiał się jak głupi. Dość! Chodźcie. Pietrek. W ostatnim półroczu miałeś 10 nagan i 5 karnych raportów. 6. Na wiosnę wstrzymali ci awans. Był nawet wniosek o degradację, wiesz? Wiem. No i co? No co, obywatelu majorze? Obywatel major rozumie. Nudzisz się, Pietrek. Jeszcze by nie. Co teraz za życie? Dawniej człowiek miał pełne ręce roboty. Pamięta pan, jak szliśmy za Tryzubem? Dzień i noc, ciągle w marszu, wszystko się paliło jak w piekle. A jak go wreszcie dopadliśmy? Władeczek na lewym skrzydle, ja na prawym, a pan major w środku. To był taniec. Co? Pietrek, mamy konflikt międzynarodowy. Powinienem cię pod sąd. Wiem, obywatel major może dalej nie mówić. No i co teraz będzie? Pietrek, pisz prośbę o zwolnienie do cywila. Co? A strażnicę zdasz kapitanowi Bielawie. Thank you.
Co, stary, zostajemy tu na noc. Budzimy go. Po co budzić? Od razu wlew i koniec. No, co jest? Nie odwracajcie się, chłopcy. Na trzy kroki nie ma mowy, że mnie trafił. Koledzy z milicji. Spokojnie. Niech wam się nie zdaje, że jak słyszę milicja, to chowam z miejsca spluwę. Nie schowałem, chłopcy. Słowo wam daję. Daj pan spokój. Nieporozumienie i kwita. Jesteśmy tu nowi. Niestety, ale ja jestem stary. Nie lubię takich żartów. Rzućcie te wasze zabawki. Zwariował pan? Jesteśmy na służbie.
No proszę was, chłopcy. To tylko tak, żeby uniknąć nieporozumień. A teraz cofnijcie się trochę. Jeszcze. Jeszcze. I połóżcie się grzecznie jak pisklęta. A teraz pogadamy. Skąd wam przyszedł do głowy ten numer? Mówiłem panu pomyłka. Ciekawe. Jestem do kogoś podobny? Nie, my tak, od wszelkiego wypadku. Pan wie, ostrożność nie zawadzi. Przy takich środkach ostrożności Bieszczady prędko się wyludnią. Nie powiecie nic więcej? Kiedy nic nie ma. No cóż, zobaczymy. Teraz możecie usiąść. A skąd jesteście? Z Derenicy. No, to musimy mieć wspólnych znajomych. Felka znacie? Kogo? Proszę, z Derenicy i Felka nie znają. A Władeczka? Nie. To się robi coraz ciekawsze. Bo jak mi wiadomo, Władeczek jest tam komendantem posterunku. Ach, ten? Nie, jego już nie ma. Nie ma? Nie. A gdzie jest? No mówię panu, nie wiem. Jak myśmy przyszli, to już go nie było. No to tak. Cieszcie się, że jestem dziś zmęczony. Jakbym był świeży, to bym was ładnie przypiekł nad ogienkiem. Ale coś mi się nie chce. Tak czy owak, zdejmujcie wszystko. Wszystko? Wszystko, chłopcy. Z wyjątkiem gatek. Odbierzecie to jutro na posterunku. Tak, tak. Cześć pracy albo pochwalony, jak to woli. Szukam kogoś starszego. Na przykład kogo? A choćby komendanta. Już znalazłeś, co dalej? Bardzo przepraszam, panie komendancie. Nie wiedziałem, z kim mam przyjemność. Zgubę przywożę. Nie, nie, krwi nie ma. Skąd to masz? A znalazłem. Gdzie? No przy spalonej leśniczówce. No, może przypomnisz sobie jeszcze coś więcej? To zależy. Wrogów sobie narobię. Diabli wiedzą, czy to warto. Złaś! No więc? Wie pan, wracam do cywila, nie mam znajomości. Już masz, co dalej? Człowieka widziałem. Człowieka. Jak wyglądał? Zwyczajnie. Twarz widziałeś? No, przez moment.
Miał bliznę? Bliznę? Na czole i pod okiem. A tak, miał, rzeczywiście miał. To ten? Wie pan, krótko widziałem. Wygląda, że ten. I co, sam ich załatwił? No, nie wiem. Kiedy nadjechałem, już nikogo nie było. Szukałem, ale kamień w wodę. Dziwne. Słowo daję dziwne. Siadaj. Siadaj! Papierek jakiś masz? Proszę bardzo. Pokaż. A pozwolenie na broń? Jasna rzecz. Pokaż numer na pistolecie. Broń zdobyczna, pamiątkowa. Pokaż. O nie. Przywiązany jestem, nie lubię się rozstawać. Musisz być nielichy bydlaczek, ty. Czemu zaraz bydlaczek? Bo kto by cię puścił, jakbyś nie był? Wopasz piszczy tak potrzebuje chłopaków. Rączki mi się zginają, jak każdemu, ku sobie, a tam zaraz krzyk. Pan to rozumie, hm? Tekla! Mamy gościa. Daj litra i ogórek. No na co czekasz? A ty co chcesz robić, co? Robić? Myślałem raczej zarobić. No, synku, zastanów się, do kogo gadasz. Ja już jestem taki szczery. Nie potrzeba panu czasem takiego szczerego? Szczerego? Mhm. Ty, szczery, teren dobrze znasz? Też pytanie. 3 lata ganiałem tutaj bandziorów. Przedtem 5 lat w lesie. Znam tu każdy kamień, panie komendancie. Nie oblizuj się. Kamień. To po co ją trzymać? Pomarzyć każdy może. Zresztą ktoś musi nam robić żarcie. No to co, przydam się? Na początek mógłbym się zasadzić na tego z blizną. On ma tu meliny? Kontakty? Szybki jesteś, bracie, oj szybki. I tak mi się wydaje, że jesteś nawet trochę za szybki. Czasu nie mam. Ja tam jestem wolniejszy i tak sobie myślę, że... Dziś to tylko popijemy, a gadkę odłożymy do jutra. No, twoje. Nie lubię pić pod ogórek. Ja znam takie miejsce, gdzie można dostać dobrą zagrychę. No to pospiesz się. Bo sam wszystko wytrąbię. Pan Słotwina, ale mnie pan przestraszył. Matko Boska. Proszę bardzo. No to za stare grzechy. Ta jeszcze niedolana na mój rachunek. Panie Tośku, później. Teraz tylko 2 słowa. Ten nowy wasz komendant, on nastał po Władeczku. Co tam, panie chorąży? Wypijmy. A sam Władeczek, gdzie on jest? Różnie mówią. Żebyśmy zdrowi byli. Zaraz, panie Tośku. A pan przecież znał Władeczka. Pan Władeczek to był komendant.
Mimo wszystko. Cyk! A znał pan takiego z blizną? Z blizną pod okiem. Panie chorąży, ja panu coś powiem. My tu daleko od świata, od ludzi, gazety do nas nie dochodzą, droga rozkopana, telefon jeden też na posterunku. Tutaj trzeba swoją wódkę pić, o nic nie pytać. Rozumie pan? I tak pan nikt nie odpowie, a przykrość może być. I po co? Znamy się tyle lat. I nic więcej mi pan nie powie? Niech pan powie, że poleciałem na chrepetów. I niech pan się za bardzo nie chwali naszą znajomością. Co, to ten długie cię tak nasmarował? Mnie? Coś ty. Jeszcze zobaczymy, kto kogo nasmarował. Jak mnie, bracie, ktoś podpadnie, to już nie ma siły. Ty mnie jeszcze nie znasz, stary. Nie masz do mnie szczęścia. Kto pan właściwie jest? Może ty się przedstawisz. Piwko. Piwko. Romuald Piwko. Aha, chodź Piwko, tu. Może mi pan mówić Aldek. No to chodź Aldek. Właś tu. Tutaj? Aha. Hmm.
Przykro mi, że cię muszę zamknąć. Myślę, że do kolacji cię wypuszczą. To co? Zakończył pan już te swoje porachunki? Nie, dopiero zaczynam. I wolałbym, żebym się nikt do tego nie wtrącał. Jaki pan śmieszny. No cóż, mogę się nie wtrącać. Czemu pani mi to daje? Na pana miejscu to bym się pośpieszyła. Oni lada moment tutaj będą. Już pewno wracają z trasy. Nie chciałbym mieć pani za gospodynię. Słowo honoru. Czego pan jeszcze potrzeba? Myślę, że mój kozik wystarczy. Tam są same śmiecie. Trochę starych map z dawnymi ukraińskimi bunkrami. Chciałbym je zobaczyć. Zadowolony pan? Zadowolony. To dobrze. Zwariowała pani! Co pani wyrabia? No przecież broniłam posterunku jak lwica. No, no. A teraz niech mnie pan zamknie. Kłódka jest tam na podłodze. Zamknąć panią? Aha. Zaoszczędzi mi pan głupich pytań. Wie pan, gdzie jest cerkiew świętego Jura? Jest tylko jedna, za miastem. Aha. Jak się pan nie będzie bał, to niech pan przyjdzie dzisiaj wieczorem. Ale po co? Mam panu coś do powiedzenia. No jak? No, nie wiem. Ja w każdym bądź razie będę. Niech się pan śpieszy, zaraz zaczynam wołać o pomoc. No przecież pan mi go zabrał. Uff. Oni już jadą. No dobra, będę. Niech pan będzie ostrożny.
Co to zachowanie się po kątach? Nie byłam pewna, czy pan przyjdzie sam. A z kim mogłem przyjść? Ja wiem, może pan nasłany. To po co pani tu przyszła? Po prostu sami nie możemy dać rady. Sami? To znaczy? Sami to znaczy ja. I ten z blizną. Tak, Witold. Pani jest jego... Zostawmy to, dobrze? Ostrożnie ze światłem. Tu nikogo nie ma w całej okolicy. Pustynia. A ten pani Witold to któryś z ludzi Władeczka? Tak. Ostatni. A co z resztą? Z Felkiem, z Kowalskim? Różnie, kilku uciekło. Felka wypędzili, a dwóch siedzi. Za co? Obsmarowali ich zresztą całkiem fachowo. Pan wie, podrzucili coś, donos, rewizja. A prawdziwa władza daleko, zanim przyjedzie, sprawdzi. Jeden Witold jeszcze próbuje. Zresztą jego też porządnie obmalowali. On jest sam. Widział pan listy gończe? A Władeczek? Co z nim zrobili? Nie wiadomo. Pewnego dnia po prostu zniknął. Potem ten nowy komendant otrzymał list, że Władeczek ucieka z dolarami na zachód. Przesyła komuś pozdrowienia. Oficjalnie mówi się, że uciekł. Idiotyzm. Stary partyzant. Potem 3 lata szarpanin z bandami UPA. Nie było tu lepszego milicjanta. No właśnie. I wtedy ten nowy opanował posterunek? Wtedy. Kto to jest? Nazywa się Moroń, dawny plutonowy. Przedtem był gdzieś na ziemiach odzyskanych. Zresztą oni wszyscy są stamtąd. A po co oni tu przyjechali? Wydaje mi się, że oni czegoś szukają. Mówili ta rzecz, chcemy mieć tę rzecz. Muszę się zobaczyć z tym pani Witoldem. Po co? Tak będzie lepiej. Może to pani załatwić? Nie. Dlaczego? Po prostu znamy się zbyt krótko. Niech się pani nie boi, ludzie są gorsi. To, co oni dzisiaj robili z tym knajpiarzem. Stośkiem? Bili go przez całe popołudnie. Trzymają go na posterunku? Już go nie trzymają. Poczuł się źle i woleli go zwolnić. Rozumie pan? Chyba jest w domu. Będę tu jutro w nocy. Pan jest właścicielem tej budy? Ja. Pan uważa, spaliłem w życiu dobre 500 chałup. Jedna więcej nie zrobi mi różnicy. No, rozumiem. To ładnie, będzie nam łatwiej rozmawiać. Gdzie mieszka Tosiek Matuszczak? A tutaj, na górze. Czy ma gości? No miał, ale przed chwilą wyszli. Tatusiu, nie radzę ci się mylić, mam kolegów. Panie, no nie jestem dzieckiem, już kwadrans jak poszli. To miło z ich strony. Teraz jeszcze drobiazg. Idę do niego, ale będę tak krótko, że nie zdąży pan pobiec na posterunek i przywołać tych chłopców z powrotem. Nie, no w porządku. Pan rozumie? Zaczekam tu aż do pańskiego powrotu. To dobrze. Panie Tośku!
Maruszka! Otwórzcie! Zamknął się! No to wywali! Proszę pana, to ja! Niech pan nie strzela! Niech pan nie strzela, to ja! Ja ich nie sprowadzałem, przysięgam, to oni sami! Nie! O Jezu! Zdaje się, że to pana scyzoryk, panie Słotwina. Tak, to byłby komplet. Świadectwo zgonu wystawione przez felczera, oświadczenie gospodarza domu, zeznania naszych ludzi. No i ten twój śliczny kozik. Koledzy z wojska na pewno go sobie przypomną. Jednym słowem nie będzie nikogo, kto mógłby wątpić w twoją winę. Jutro rano prześlemy to wszystko do powiatu. Razem z twoimi zwłokami. Bo może zechcą zrobić sekcję. Co stwierdzą? Strzał z tyłu. W kręgosłup albo w głowę. To normalne postrzały przy wszelkich próbach ucieczki. Prawda? A kiedy będę próbował uciekać? Kiedy odpowiesz mi na dwa pytania. Kto cię tu przysłał i po co? Myślę, że w tej sytuacji nie będę się spieszył z odpowiedzią. Zobaczymy. Zabierzcie go, bo mi biurko zachlapie. Mieliśmy już paru takich, ale szybko zmienili zdanie. Kto zaczyna? Głowa mnie boli. Może innym razem. Boję się, że innym razem nie będziesz już miał okazji. Misiu. Zaraz! Nie tu. Tutaj. Pokażcie jej. Niech się mu przypatrzy. Ja cię nie chcę bić, ale mogę. Dlatego przyjrzyj się mu. I zastanów się. Słyszysz? Namyśl się. Zabierajcie go stąd. A jutro zaczynamy od rana. A potem po południu, wieczorem i tak aż do końca. Aż puścisz farbę. Zrozumiałeś? Częściowo. Jutro zrozumiesz do reszty.
Ja go zamknę. Niech pan sobie tylko za wiele nie wyobraża. Ja po prostu nie lubię takich publicznych rozróbek. Jak mam coś do kogoś, to wolę to załatwić w cztery oczy. Mówię jasno, co? Podobasz mi się. No to nie trać czasu. Chciałbym się troszkę przespać. No to tak, między nami. Naprawdę mi się podobasz. No to jeszcze raz. Za ten kocioł rano. Zgadza się. Jesteśmy kwita. Oczywiście. Z pana jest równy facet, panie Słotwine. A szkoda, że pan nie jest razem z nami. Ale cóż, zaczął pan z fatalnego końca. Nie bądź naiwny. Na cholerę mi być z wami. Ja już dawno wiem, gdzie to jest. Co gdzie jest? To, czego wy dopiero szukacie. Kasa po rozbitej sotni tryzuba. Nie, panie Słotwine. Nie pasuje. Bo gdyby pan wiedział, to nie siedziałby pan tutaj jak głupi, tylko wziąłby pan worek i... Rozumiesz jak niemowlę. Jakbym mógł wziąć, to co myślisz? Nie wziąłbym? Nie mogę, w tym jest cały kłopot. A dlaczego to pan nie może? Ej, Aldek. Nie masz ty smykałki do interesów. Co ci się zdaje, że powiem ci tak, za bezdurno? No, moglibyśmy porozmawiać. Najpierw mnie rozwiąż. Pan jest bardzo równy chłop, panie Słotwina. Ale pan naprawdę już nic na to nie poradzi. Kropka. Patrzcie, nie jesteś aż taki baran, jak wyglądasz. No, tylko bez wyzwisk, dobrze? Powiem ci całą prawdę. Ja, bratku, jestem z kontrwywiadu. Z czego? Mówię ci, jutro wszyscy będziecie siedzieć i ty także. Ja? A za co? Już ty wiesz. Ja to może wiem, ale pan to na pewno nie. Nie wiem? To uważaj. Powiem ci teraz coś, od czego naprawdę zemdlejesz. O! Przepraszam, że nie pukałem. Jak pan to zrobił? Normalnie. Nic pani nie zrobili? Na razie nic. Ojej. Tak się bałem. Wie pan, wydaje mi się, że on się we mnie podkochuje. Komendant? O. Chodźmy. No. Wstawaj. Mały spacerek. Dobrze ci zrobi. Co pan z nim chce zrobić? Zabrać go. To dobry chłopak, tylko dostał się w złe towarzystwo. Będę go resocjalizował. Co pan chce robić? Dziecko, od razu widać, że nie mieliście tutaj prasówek. Będę go przywracał na łono społeczeństwa. No i dzialdek. Łono czeka. Stój. Co? Wy idziecie tędy, a ja tamtędy. Tu jest cyngiel, czyli spust. A tutaj lufa. Jak Aldek będzie niegrzeczny, proszę mu przytknąć ten koniec do brzucha i pociągnąć. Słowo daję, że zaraz
Będzie spokojny. A teraz idę po konie. Niech pan uważa. Na dole jest wartownik. A w stajni śpi taki gruby od koni. Tylko spokojnie. Cholery! Łapać konie! No ruszaj się! No to jak? Dajemy nogę. Zwariowałeś? Facet poleci prosto do powiatu. Jutro będziemy mieli na karku milicję z całych Bieszczadów, nie licząc Bezpieki i WOP-u. Oj, chłopcy, chłopcy, co z wami będzie, jak ja kiedyś, nie daj Bóg, wyciągnę kopyta? A to co jest? Myślicie, że on o tym nie pamięta? Każdy sąd uzna go za mordercę. A my tylko będziemy grzecznie świadczyć. Nie, chłopcy. On nie poleci do żadnego powiatu. On przede wszystkim spróbuje zasadzić się na nas. A my? A my zasadzimy się na niego. Co się stało? Och, Witold. Coś to długo trwa. To pana woli, co? Głupiś.
Kto tam jest? Jeden żołnierz. Żołnierz? Ty idiotko! Może to jakiś kapuś z bandy Moronia? Gdyby nie on, nie zobaczyłbyś mnie więcej. Moroń zwęszył coś. Od wczoraj siedziałam pod kluczem. Zawołaj go. A może sam wyjdziesz? Nie! Powiedz mu, żeby wszedł i powiedz, żeby ręce trzymał z daleka od siebie. Panie Słotwina, niech pan pozwoli. Ręce! Widzi pan, on jest... On był długo sam i zrobił się nieufny, no. Rozumiem. Pan wybaczy, nie znamy się. O co chodzi? O Władeczka. Po co panu Władeczek? Pomoże mi zdemaskować bandę, inaczej będę wisiał. Od wczora jestem oskarżony o morderstwo. Moim zdaniem Władeczek nie żyje. Moim także. No więc? Zwłoki. Szukaliśmy ich. Gdzie? Wszędzie. Przede wszystkim w bunkrach. Dużo pan ich obszedł? Wszystkie. Myślę, że jeszcze jest jeden, o którym obaj nic nie wiemy. A co to za bunkier? Ostatni bunkier Tryzuba. Pan myśli, że oni go znają? Nie wiem. Na mapach, które zabrałem z posterunku, nic nie było. Ale przywiozłem człowieka... Człowieka? Jakiego człowieka? Witold. Przestań, nie wtrącaj się! To piesek od Moronia. W pewnym sensie, ale mam nadzieję, że on nam pokaże ten bunkier. Ładny numer. Ale takie numery to nie ze mną. No co pan, co? Coś ty zrobił. Jazda mi stąd. Czy pan zwariował? No co? No, panie starszy, no co jest? No dawaj, no! Bardzo mi przykro, ale pan mnie sam zmusił. On rzeczywiście był za długo sam. Ale kopa to pan ma. Mam. Zmieniamy miejsce twojego parkowania. Co pan?
Przestańcie się z tym grzebać, to nie ma sensu. A pan Słotwina w to wierzy? Pan Słotwina ma źle w głowie. Szyje zabawki zamiast coś robić. Dzień przeszedł i co? Na co pan jeszcze czeka? Aż Aldek się namyśli. Aldek długo będzie się namyślał? To jeszcze zobaczymy. Tylko on może nam powiedzieć, gdzie jest ten bunkier. A nie można mu dać po prostu pysk? Pan to mi może. Wie pan co? Panie starszy. No? A może pogadamy jak ludzie? A. Gdzie prezent? Daj Witoldowi. Uważaj na siebie. Nie kłóć się z nim. Aldek. Chodź tu. Podnieś to. Po co? No podnieś. Ostatni raz. Ładna sitwa. To tak, żebyś się na mnie rozmyślił. Pani Tekla wie, gdzie jest klucz. Jutro rano odczepicie i pojedziecie do miasta. Ale nie będziecie się pokazywać, dopóki nie wrócimy. A jak wam się nie uda? Wtedy nie będziecie się pokazywać w ogóle. Zrobicie rączką ładne pa, pa i pojedziecie do Szczecina. Dlaczego do Szczecina? No bo to najdalej. No wszystkiego. No i co ja mam z tym zrobić? Teraz uwaga. Myślę, że oni już nas widzą. Jeżeli w ogóle są. Muszą być. Wiedzą, że mamy Altka. Proszę się nie rozglądać. Są. Rozumiem. Gdzie? Przy spalonej leśniczówce. Widzi pan? Lornetka. Widzę. Co robimy? Na razie nic. Za chwilę skręcimy w las. Co robią? Węszą. Teraz stanęli. Skręcają. Cwaniaczki nie chcą próbować za dnia. Albo chcą nas wyciągnąć. Na strzał. Starczy. Nie przyjdą tu za nami? Nie, będą czekać przy bunkrze, aż sami wleziemy im w łapki. Mogą zaczaić się w środku. Też nie. Tam są dwa wyjścia. A nas także jest dwóch. Wydusilibyśmy ich dymem. Skąd pan wie, że tam w nocy będzie mgła? Już ja się postaram o mgłę. Na co pan czeka? Na szczegóły. Nie chcę być trzecią kukłą.
Ale kukły udały się, co? Jest ich 7. Jednego mogli zostawić na posterunku. Mogli, ale nie zostawili. Wiedzą, że wszystko rozegra się tutaj. No dobra. Przypuśćmy, że jest ich 7, a 2 wejścia. Jak się podzielą? Wiadomo, górne jest w studni. Przy spalonej leśniczówce. Proste, łatwe, raz doskoczyć, tam musi być 4, a dolne jest przy strumieniu, pod zwalonym mostem. Podejście bardzo liche po obu brzegach. Tam będzie 3. Ciekawe. A jak my się podzielimy? Myśmy się już podzielili. Ja wchodzę z góry, a pan czeka na dole. Tak. I dopiero wtedy zaczynamy. Zaczynamy co? Detale po kolacji. Mógłby pan stracić apetyt. Już czas. Tylko niech się pan z tym nie przewróci. No co, stary? Spróbujemy. No, no! Co to jest? A gdzie drugi? Co robić? Co robić? Zostać na miejscach! To podstęp! Chyba trawa się pali! Jedzie. Jedzie drugi. Gdzie? Gdzie? Nie wiem, ale słyszę. Co to było? Ja wiem, ten cholerny dym. Zdaje się, że przejechał już. Co za numer? Nas nie wyroluje. Daj im znać, niech zostaną na miejscu.
Pan myśli, że on tutaj? Ale skąd? Taki kozak to on nie jest. Przecież widziałeś, że przelecieli. Na miejsca, no. I zadusić mi tę trawę. Panie, nie, 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 panie, nie, nie, nie. Ja nie mogę, że nie mogę, nie mogę, nie. Cicho! Ty kto? Lejcar, panie. Byłeś jutro zuba kwatermistrzem? A, płatnik. Tak myślałem, nie mogliśmy się ciebie doliczyć. Ja chodzę wżyty, wżyty. Przed ostatnią bitwą uciekłeś. W czasie. Razem z kasą. Panie, znąże kasa. O, ja naprawdę nie znaję, gdzie ona jest. Ja nie wiem, gdzie kasa. Nie, ja tutaj ją zakopał. Tu, tu była. A co dalej było, ja nie znaję, nie znaję. Nie znaję, znaję, co tu była i to usę. Szedłeś do Niemiec. Chotiv. Dlaczego? A tu co, panie? Sąd. Kryminał. Ja dumał, że to dojdu. Czemu nie wziąłeś jej ze sobą? Kasu? Panie, znajdę złoto, czasy, medaliki, polskie obruczki. Niebezpieczno było nesty z sobą. Gdzie cię zdjęli? Na granicy. Granicy. Maroń? Wini toj drugi, wysoki. Ja chciał wykupić. Chciałeś się wykupić? Tym złotem? Złotem. I co? Iż to, przywieźli mnie tu. Pokaży, pokaży, a ja całkiem nie znaję, nie znaję, ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie znaję. Udawali milicjantów? A... Jak to było? One poszły do komendanta milicji, w Derenicy, pana Władeczka. One chciły wstąpić do milicji. Władeczek wziął ich do milicji? Pan Władeczek był taki człowiek, co to wszystkim wierzył. Taki wziął. Nawet z powitu dzwoniły telefonom, żeby nie brać i być kocho. Dzwonili z powiatu, żeby nie brać. Ale więc nie chodził słuchać. One ubrały się w mundury i zaraz, że rozchromili... Ciebie posterunek. Rozgromili posterunek i zostali sami. A Władeczek! Władeczek, ano, co z niego zostało? Co z niego zostało tam? Trzymali was tutaj razem? Tak, panie. On to wszystko ci powiedział? Tak. Torturowali go. Sam Moroń. Za to, za to, ja niczego nie znaję, za to!
Pokazuj drogę! Siódy, panie, siódy! Och, panie! Na co czekasz? Jazda za mną! Że idę. Szefie, to pan? Dzidziuś, co się tam dzieje? Spokojnie, przyjacielu. No, rzuć to żelazo. No wyłaź. Pośpiesz się, kotku. Łecar, szybko. Co to za jeden? Później, w każdym razie bez skrupułów. Jakby uciekał, to ciach. Ech ty! I pruj do ostatniej żyłki. Jeszcze coś. No. Jak pan im przekaże prezencik od Tekli, tak. Proszę lecieć na studnię. Musi mi pan zrobić wyjście. Dobra. A ty na stawuszka. Będziesz się uczył czegoś na pamięć. Mam raczej bardzo niewiele czasu. Słyszałeś? Co, szefie? Nie wiem, ale... Ale coś było słychać. Pijawka, co tam? No, bo nigdy nie usłyszysz swego drogiego szefa. Pijawka, odezwij się! Radośnie. Jestem tutaj! Niech pan zejdzie! Zdaje się, że im dosunąłem! No i jak? Dostali? Jeden dostał na pewno, a drugi na 50%. Jeden dostał na pewno, a drugi na 25%! Ty. Nawet na 50! Mówię panu, krwawią jak świnie! Dobra, idziemy! Bartek zostaje przy studni. Rozwijasz się. No to gońmy ich, bo się nam wykrwawią. Pijawko! Pijawka, gdzie jesteś? Pijawka, odezwij się, słyszysz? No. Tutaj! Niech pan pozwoli! Jednego już mam, teraz lecę za drugim! No to co? Wchodzimy! Co się stało? Odcięliśmy drogę twoim kolegom. Dziękuję ci, synu. Masz zadatki na wielkiego aktora. A teraz wyjdziesz naprzeciw swoim kolegom i poprosisz ich, żeby byli rozsądni. Tędy! Pijawka,
Czekaj, co się stało? Ale mnie urządzi! Później! Wybieć! Potwina! Poddaj się, jesteś otoczony! Liczę do trzech! A potem to już cię rodzona matka nie pozna! No uważaj! Raz! Dwa! Dobrze, chłopcy, będę na was czekał na górze! Żeby go ślaku na widzie! Zaduś! No się proszę, gasić! Na górę! Ja w panu błędzie do jasnej cholery! No i nie dało! Cóż też się usparzy, tu tam wieram! Po jednemu, proszę. Mam nadzieję, że nie trzeba was wyciągać w kubełku. No to leś na górę! Jazda! Cieszę się, że koledzy nie zapomnieli o tobie. Polski teatr wiele by stracił. A gdzie jest ten siódmy? Najważniejszy? Szefie! Po co te fochy? Szkoda czasu! I tak pan wylezie, prawda? A na cholerę ten cały cyr! Nawrzucamy kamieni i spokój! Zwariował pan do reszty. Chyba tak, ale mam ochotę obejrzeć go na ławie oskarżonych. Yeah.
długo czekaliśmy, Witold, kochany. Baliśmy się o was, jesteś... No i już po strachu... Nic ci się nie stało? Jak widzisz, nie wracamy z pustymi rękami. To Moroń. A no Moroń. Dostał prosto w serce. Przepraszam. Co się stało? Panie Słotwina. Czy to coś poważnego? Owszem, będę se musiał kupić nową czapkę. Źle się pan czuje. No jasne, w tym kapturku na takie gorąco. Dobra, dobra, kochani. Macie zamiar tu stać do wieczora? Masz, bratku. Mnie już nie potrzeba. Mam swój. Pan mi oddaje? Co chcesz? Sitwa to sitwa. Jedziemy. Tu kapral Witold Szczytko. Melduję, że zostałem zmuszony objąć posterunek w Derenicy. Dziś w nocy znalazłem zwłoki sierżanta Jana Władeczka i ująłem jego morderców. Przywódca bandy został zlikwidowany w czasie starcia. Jego ludzi wysyłam pod konwojem. Co to za ludzie? No zobaczycie sami. Kto będzie konwojował? A taki jeden znajomy. Może będziecie mogli zrobić coś dla niego. Dobra, resztę przekażę na piśmie. No co, Słotwina? Możecie jechać? Ano mogę, panie komendancie. No to cześć. Co za cześć? Ja tu przygotowałam wspaniały obiad. Chłodnik, kurczaki, strucla, kompot. To może innym razem, co? Chyba tak. W powiecie czekają na niego. To naprawdę pan wyjeżdża? Pani kukły były znakomite. Szkoda, że nie mogę wziąć jednej na pamiątkę. Za duża. Ale wpadnie pan czasem. Chciałbym. Niech pan wpada, będziemy czekać. Naprawdę. Oczywiście, ale teraz nie zatrzymuj pana. Widzisz, że pan się śpieszy. Aldek! Wymarsz! Dobra, wstawać! No to bądźcie zdrowi. Mogłeś go jednak zatrzymać. Nie mogłem. Mam tu jeszcze coś do załatwienia. Co to? Przemeblowujesz się? Ty! Co to będzie? Niespodzianka. Pan się źle czuje? Patrz! Szukali tego jak wariaci. A to cały czas było tutaj. Cały czas. I nikt o tym nie wiedział, tylko ja. Rozumiesz teraz, dlaczego cię tutaj trzymałem? Rozumiesz? Musiałem ich wygryźć. Witold, co to jest? Skarb Tryzuba. Tam powinien być jeszcze list.
Wolałbym, żeby pani przeczytała to sama. Ja, sierżant Jan Władeczek. Syn Józefa, kreślę te słowa w wielkiej obawie, że innym sposobem nie będę mógł dać świadectwa prawdzie. W dzień świętego Jana, mojego patrona, trafiłem przypadkowo do nieznanego mi bunkra koło leśniczówki Beresty. W tym bunkrze znalazłem i wykopałem przedmioty, które niniejszym według dokładnego spisu załączam. Przekonaniem moim przedmioty te stanowią mienie po zamordowanych tu mieszkańcach i powinny zostać obrócone na wdowy i sieroty po nich. A list ten piszę z takich powodów, mianowicie jestem na posterunku otoczony przez wrogów. Nie mogąc się od nich uwolnić ani zmylić ich czujności, ukrywam te przedmioty tutaj, w moim pokoju, w dawnej skrytce uczynionej jeszcze za Niemca. O tym miejscu i co się w nim znajduje powiadomiłem przyjaciela mojego i kolegę, kaprala Szczytko Witolda, w nadziei, że może on to wszystko przeżyje i w stosownym momencie odda polskim władzom. Gdyby i on padł ofiarą, to myślę, że ten dom, jako stary i z grzybem, będzie kiedyś rozebrany. I tym sposobem złoto powróci do społeczeństwa. Jan Władeczek, sierżant M.O. Tu jest chyba ten spis. Co robimy, panie nowy komendancie? Jedziemy z tym do powiatu? Ci ludzie i tak nie żyją. A to, pan wie, ile to jest warte? Nie ruszaj tego, jak mogłeś nawet przez chwilę, Witold. Błagam cię, nie wtrącaj się, pani Słotwina. Pogadajmy jak mężczyźni. Sprawa jest duża i gdyby pan mi pomógł... Dobrze. Pomogę panu. Panienko, z komendą powiatową. Ach, ty durniu, ty. Co ty? Witold, co ty? No chodź. Niech się pani nie martwi. On zaraz wróci. Wróci? Oczywiście. O, słyszy pani? Już wraca. Boję się, że mogą panu nie zatwierdzić tej nominacji. Obywatelu majorze... Gdzie komendant? W tej chwili. Panie komendancie. A, obywatel major. Tyle czasu. Słuchajcie, Słotwina. Oficjalnie nie mam prawa pytać, nie mój resort. Nie ja was obsadzałem na tym posterunku, nie ja was będę zdejmował. Ale tak po starej przyjaźni. Powiedzcie mi teraz, gdzie byliście wczoraj między godziną 0:30 a 10:00? Powiem panu, goniłem koniokradów. W jakim rejonie? No, różnie, ogólnie mówiąc po górach. Po górach? Tak. Słotwina, wczoraj naruszyliście terytorium drugiego bratniego państwa na głębokość 12 kilometrów. A wracając... Wiem, obywatel major może dalej nie mówić... No i co teraz będzie? Ej, Pietrek. Znowu się nudzisz?